Supermafia Ursus przedstawia. Na dwa może, co? To jest zardzasa na środku, bo patrz, że to bliżej ogólnie. Idzie. To stało chyba w krzakorach gdzieś normalnie. Ratujemy klasyki. To nie ma żadnej płaszczyzny, nie wiadomo jaką w środku. Nie wyjdzie? Radzę. Teraz przyniosę drugą. Hamulców na pewno nie robił, bo to by nie. Tak nie szło. Będę niech zawiezie, niech zobaczy, czy tu tylko pobielić, bo to tam nie ma znaczenia. Tu też, pod zemerit. Ja. Widać to na kamerze? No nie wiem. Spawy tu są. Na szklance. No, na popychaczu. No na popychaczu. A tu są hamulce. No. Jak brzyte. Mieliśmy nawet bębno wyciągnąć. To jest tak. Nagrane chyba, nie? Czyli ogólnie można powiedzieć, dzisiaj ten ciąg jest rozebrany. No na trzy nie będzie chyba już, mówisz, nie? Jeszcze będą wałki wyciągane, bo tam jest za dużo. Za chwilę, nie? Ale jeszcze nie będzie rozpławiany tutaj. No tak byśmy jeszcze to mieli zrobione w tym czasie. Także odcinków z dzisiejszego dnia będzie... Z trzy na pewno. Będą na pewno nie jeden, nie? Trzy na pewno chyba, bo to trochę tego materiału. No bo to było w pół do 11, a teraz jest która? 17 gdzieś. To do 16 chyba gdzieś co. To nie wiem nawet. To chyba za znaczy, za 5-17 tydzień. No to było za długo tyle czasu na jeden odcinek. No. A widzowie chcieli trochę, żeby tak bardziej szczegółowo, no to tak w miarę możliwości tak no. Jest nagrane, nie? Coś tam ja nagrałem, coś Mariusz, nie? Gadać tam zbytnio czasu nie bawi. Najbliżej jak będzie wstawiony odcinek, to jak będzie wstawiony ze składania, no to niech ktoś coś napisze, to wtedy może przy składaniu coś opowiesz wtedy najbliżej mu tam, nie? Jo, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania dotyczące składania, to niech zadaje w komentarzach. Składania 55 z silnikiem 40, nie? No. Bo tu można powiedzieć teraz tak jakby dwa ciągniki są. Wszystko tu trzymasz, szopnie. To
To i tak jest już do wywalenia. Mamy podstawę. Podstawę. Jeden w ogóle nie miał cylinderek od powietrznika. To tam gdzieś dalej, tak? Tu trzeba będzie wjazd potem zrobić. Dobra, tu teraz. Wszędzie są rdza wychodziła. Zostaje. Ale ogólnie gnoju tam nie było z tyłu. Gnoju nie, jak tam, tam dasz wyczyścić. Jak w tym bucku pod. No ja. Co się bud. Nie, nie wyczyścił, nawet nie patrzył tam chyba. Bo jest. Jest syf, ale, ale mało. Masz latarkę? To jest garbata. To jest garbata. To. Co? Garbata jest. To musi ta obudowa być też nowa. Ta mufa. No tak. Cała. Czyli? Tu w ogóle nie ma pierścienia? Nie. A po co ten pierścień jest potrzebny? Łożysko oporowe kompletne razem z tą tuleją, nie? Mhm. Chyba pięć, a ile zostało? Jedno. Myślałem, że dostaniesz, czy nie? Nie. No, widzisz, jakie tryby są? O, jest kaplica tam. No, to ładnie. A nie wiadomo, co dalej teraz. No. Może go rozebrać na trzy. Nie, dekel się zdaje mnie. No. Bo i tak trzeba, jak to wyciągniesz, to igły pospadają. No. No to czemu odkręcasz? Też odkręcasz? A co nie? Zachowany był? Czy jest ten zaślepiony? Gdzie? Tu. A co tam powinno być? W 40 było dawniej... Na 55. Dawniej była miarka oleju w skrzyni. Tam też trzeba będzie kluczem odkręcić. Tym. Czekaj. Albo... Nie, bo tu nie dojdzie. Lampy też odkręcę. W Wolce kupił srebrne, ale... Tego... Chyba, że to już właściciel może kupił. Tego nie wiemy. Aha. Czy handlarz właściciel sobie już nie? Może. A worka na tym nie ma. Na... Mieszka? No, na obudowie. Ta śruba musi całkiem wyjść. Mojej nie ma w ogóle tej śruby. A dlatego już klam teraz miał wyciągnąć. Ewa. Tak ładnie. Zobaczymy, co to jest za stany tutaj. Tego. Jeszcze zacząć gniazdo. To jest względne jeszcze. O, aż się zdziwiłeś chyba. No. Sprężyna chodzi?
O. No to by było na tyle w tym odcinku. Będą następne części, także na razie co? Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo i młodo. No, pozdrawiamy. No, cześć. Moment. Subskrybuj. Oceniaj.